XX wieku, XXI, no wreszcie mamy cały ten przegląd i to wspaniałe, prawda, podsumowanie. Wspaniałe motto życia. Życie bez romansu jest niczym. I to jest słuszna sprawa. Człowiek przestaje mieć cel życia i cel wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że na Węgrzech ilość samobójstw, każdy badał dlaczego. Okazuje się, że Węgier jak nie romansuje i nie ma chęci do figlów, uważa, że nie ma sensu życia i należy się zaszczepić. I to jest motto Węgrów od początku przyjścia do ziemi obiecanej, czyli na obecną ziemię węgierską. Oni do tej pory to kontynuowali. No, a że sobie przedłużają wigor i romanse, czyli jak najdłużej dzięki temu żyją. A pomaga temu wspaniałe wino zwane tokajskim. Otóż w Krakowie w 1996 roku było sympozjum kardiologów. Na 48 postulatów, które były napisane w języku łacińskim, postulat 31 był napisany po węgiersku. Każdy był zaskoczony. Dlaczego po węgiersku? Otóż, żeby podsumować wspaniałe lekarstwo węgierskie na zdrowe krążenie i zdrowe serce, było napisane, że jeżeli chcesz mieć zdrowe serce i długo żyć, należy spożywać minimum 100 gramów tokajskiego wina. I to Węgrzy kontynuują. W związku z tym są bardzo zdrowi, bardzo dobry wigor, no i stąd nasze tam przyjazne stosunki ustawione.